Przed sobą mamy tablet Arcos 80G9. Urządzenie wyposażono w 8-calowy ekran o rozdzielczości 1024x768 oraz system operacyjny Google Android w wersji 3.2. Sercem urządzenia jest procesor OMAP 4 ARM o częstotliwości taktowania zegara 1 GHz. I jak widzicie, zapewnia on wystarczająco płynną pracę, jak na tablet budżetowy, żeby nie powodować jakichś większych problemów podczas codziennego użytkowania. Tuż obok ekranu dotykowego widzimy oczko kamery do wideo rozmów. Zaraz obok niej włącznik, który służy także do usypiania. Pod spodem złącze 3,5 służące do podłączenia słuchawek oraz wyjście HDMI, które pozwala na wyjście filmów także w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Nad włącznikiem jest charakterystyczny slot na modem 3G, który się wpina bezpośrednio o budowę urządzenia. Jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, które zainteresowało naszych czytelników w momencie, kiedy zapowiedzieliśmy te tablety na tabletowo.pl. Na prawym boku widzimy dwa przyciski służące do regulacji głośności i to wszystko. Design urządzenia jest naprawdę bardzo prosty i nawiązuje do poprzedników, czyli tabletów, które pojawiły się w seriach poprzedzających te, które miały nieco gorszą specyfikację, aczkolwiek wykonane były z podobnego materiału i charakteryzowały się podobnym designem. Jeszcze kilka słów na temat ekranu. Pomimo tego, że jego rozdzielczość nie należy do najwyższych, to jak na 8 cali zapewnia naprawdę dobre i przyjemne widzenie oraz szerokie kąty widzenia. W tej chwili możecie tego nie zobaczyć, ponieważ tutaj jest sporo refleksów, a tabletu nie wyposażono niestety w żadną powłokę antyrefleksyjną. Mimo to możemy Was zapewnić, że naprawdę spróbujemy Wam pokazać na przykładzie, że naprawdę dobrze widać wyświetlany obraz. Same refleksy? No niestety, jesteśmy w takich warunkach, gdzie naprawdę światło działa na naszą niekorzyść. Ale myślimy, że warto było czekać na Arcosa 80G9. To jest tani tablet, który oferuje naprawdę niezłą specyfikację i spore możliwości. No tak, oczywiście ekran oprócz swojej rozdzielczości i przekątnej 8 cali jest multitouch, który pozwala na użycie funkcji Pinch to Zoom, która działa naprawdę płynnie, zaskakująco. Akcelerometr również reaguje bez zarzutu i błyskawicznie. Jest duża cena specyfikacji tabletu.